Słuchajcie, widzowie, no powiem wam tak, nie jest za kolorowe. A co mam na myśli, mówiąc, że nie jest za kolorowo? Chociażby naklejalność, statystyki naklejalności, oczywiście, tutaj antwerpowskich autografów w wersji holo. Co możemy zaobserwować? Możemy zaobserwować, że miesiąc temu jeszcze nie było wcale tak źle, jakby nie patrzeć, porównując te statystyki do dnia dzisiejszego, w zasadzie do tego miesiąca, gdzie możemy zaobserwować, no spadek ogromny, taki 63% legendy, 49% challengersy, 42% contendersy. Chociaż trzeba wziąć również pod uwagę, że contendersy radzą sobie najlepiej. No i właśnie, jak wejdziemy sobie dokładnie w te to jesteśmy w stanie zaobserwować, że chociażby taki rok dalej się trzyma. 40-48 roksów, drodzy widzowie. Co mnie tu bardziej martwi, Bardziej mnie martwi w zasadzie legenda, kapsułka legend i challengersów chociażby bo pamiętajcie, że tych contendersów jest dwa jak nie trzy razy mniej niż legend i challengersów więc to po prostu oznacza, że rzeczywiście jeżeli tu jest większa liczba wezmę, zmienię kolorek, żeby każdy widział, o 659, a tu jest 514, a tu 530 no to te contendersy naprawdę fajnie się lepią porównując oczywiście do legend i challengersów, bo całą kształt porównując jak się kiedyś lepiły, a teraz, no to nie, nie wypadają wcale tak najlepiej, co nie? Dajcie znać w zasadzie w komentarzu, czy jest to okazja, czy może jednak nie jest to okazja. A jak jeszcze oglądacie ten materiał, to mogę Wam dopowiedzieć, że przed chwilą zobaczyliśmy debiut snaxa chociażby w G2 i wcale tak źle nie było. Fajny, fej, fajnie to się oglądało, tak szczerze. Fajnie się to oglądało, fajnie ich tam prowadził. W zasadzie to po prostu wbiegali w tych mogołów, no ale no, wyszło, wyszły fajne dwa mecze, tak szczerze. No i jak jeszcze oglądacie ten materiał, może być na Discord, gdzie macie konkursik na 20 Pace który nie działa chyba. Jak się nie naprawi do paru dni, to po prostu jeszcze raz rozluzuję Zrobię konkurs, a jak w zasadzie się naprawię łoba, no to będziecie mieli dwa w jednym, co nie? No, więc trzymajcie... A i pamiętajcie, żeby zostawiać komentarze, bo wiele osób z was nie zostawia komentarzy i później muszę losować jeszcze raz. Trzymajcie się, widzowie, no i cześć.